No nie, blokuj się, no kurwa. No co to ma być? Hey, what happened? Słyszę, że się zablokowałem. No jechać, kurwa. Oh shit, I'm sorry. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit. Mamy wszystkim sejstrzyńcy i to was w kolejnym materiale na kanale z Carbona sezon drugi. Tym razem kontynuujemy pojedynek na terenie Darka. Zostały nam 3 fragmenty terenu do przejęcia, więc lecimy sobie od sprinta. Chill, relax, we got this one. Niestety mam przeciwko sobie 2 Lamborghini, Nissan 370 albo 50, nie pamiętam. Najgorzej może być z Lamborghini. Zresztą między materiałami jeszcze raz przejechałem sobie pojedynek w kanionie, który przegrałem na jakiś czas temu na materiale. Udało mi się go w końcu ugrać. Wygrać w sensie. No i odblokowałem sobie części. Niektóre części do Skyline'a. Zresztą tutaj też mam możliwość odblokowania turbo. Przynajmniej z tego co pamiętam, że po tych zawodach mi się turbo sprężarka odblokuje. I będę mógł sobie jeszcze osiągi polepszyć w Skyline'ie. Co prawda, wracając do tematu zawodów w kanionie, który miałem przed chwilą. Oj! Było dość ciężko, ponieważ za każdym razem mnie wyprzedzała przeciwniczka, którą jechałem i mało co... What the fuck, co to było? I mało co zresztą się... Nie wypadłem z kanionu 2 razy w trakcie jednej próby, czyli 4 razy łącznie. Więc było blisko, abym zaczął rzucać klawiaturą. Ale na szczęście udało się bez ekscesów. Po drugą, mam zakupiony inny mikrofon, z innego mikrofonu korzystam niż wcześniej. Tym razem jest to firmy Trust, a poprzedni to był EEPROM. EEPROM, o tak to ujmę. No, Yumi, muszę cię w ogóle zmienić na innego pomocnika. Oh yeah. Przejęcie terytorium, po poziom 3 pakiet wyścigowy. I przejęcie terytoria. Darek ma coraz mniej terenu, więc niestety zbliżamy się do pojedynku z Dariusem. No, tym razem Perfect Launch mi nie wyszedł. Po drugą, jak się zastanawiam, czy opłaca się kupować... To jest Toyota Supra? Dobrze widziałem Toyota Supra? What the fuck? Czy opłaca mi się kupować w Carbonie teraz już jakiś inny samochód? No fuck! No, na przykład czy opłaca mi się pojechać w zawody, gdzie odblokuję Lamborghini Gallardo? Bo mam już i tak sporo samochodów w garażu, więc jak ja mówię, nie wiem czy mi się dopłaca. Jeżeli ktoś chce, to może mi napisać w komentarzu pod filmem. I swoją drogą, jak zwróciliście uwagę, poprzednie materiały w środę i w środę nie było, natomiast był w czwartek zamiast środy. Ostatnie 2 materiały, czyli materiały z World of Tanksa, były faktycznie trochę gorszej jakości, ale po prostu miałem taki zapierdziel w robocie, że nie miałem czasu, żeby je dokładnie pomontować. A zresztą poprzedni odcinek, który miał być w środę, czyli te best clips, najlepsze klipy z live'ów, miał się pojawić w środę, ale jak wygrałem go na środę, to YouTube pokazał mi komunikat, że nie przyjmie mi tego materiału, że nie przesłanie anulowane, mimo że ja nic nie ruszałem. Więc bardzo nie wiem, dlaczego coś takiego się stało. Po drugą, gadam teraz trochę głośniej, bo słuchawki, przez te słuchawki, które ja mam, strasznie jest wszystko wygłuszone strasznie mocno i nie słyszę za bardzo co się dzieje na zewnętrzu. Więc tak. I a propos jeszcze sprzętu, to mam nadzieję, że uda się, żeby mi mikrofon, który mam teraz, posłużył dłużej niż ten poprzedni. Dlatego najprawdopodobniej zapraszam was dzisiaj na Strumyka koło 16-17, jeszcze 17-18, tak to ujmę, właśnie z World of Tanksa.
Także zapraszam osoby zainteresowane. Tak więc pogadam sobie trochę najwyżej i pogramy w Plutonie. A propos Plutonów, to jeszcze mam dwa materiały nagrane. Jeszcze zostało mi trochę do zmontowania tylko. No, także odblokowałem sobie turbo pakiet, 8.3 pakiet uliczny. Także ja zgubię policję i usłyszymy się w następnych zawodach. Kurde. Zauważył mnie. Position 4. Condition 4 za 3. Kondycja 4. Shit. Muszę trochę zwiać. 3 hours later. Dobra. W końcu mi się udało zwiać. Kurde, nie wyszedł perfect lunch. Bo niestety mam już pozycję czwartą, kondycję czwartą notowałem, czyli dość mocne już samochody mogą mnie ścigać, bo wcześniej był to Pontiac GTO policyjny. Pamiętam, że na poziomie trzecim jest to Pontiac GTO policyjny, natomiast na poziomie czwartym jest to już federalny pojazd pościgowy, czyli Pontiac FBI. Tak więc no to Pontiaki, które są FBI, są dużo trudniejsze do pokonania niż te policyjne, ponieważ te FBI ma dużo lepsze samochody. O kurde, już szybciej. To ma dwa konie mocy, trzy stary, szybciej nie da rady. Stary, ta bryka ma dwa konie mocy, no szybciej nie da rady! To co jeżdżę o tym chodzi, to znaczy, że oglądał filmy z mojego dzieciństwa. Rzeczy, które ja oglądam za dzieciaka też. Na drogę, tak jak mówiłem, chcę jak najszybciej przejechać ten... zakończyć serię z Carbona, ponieważ mam zamiar rozpocząć kolejną serię, też z NFS-a, też z odcinki poniedziałkowe. Więc mam nadzieję, i to z jednego z kultowych NFS-ów, bo są trzy tak jakby chyba kultowe części NFS-a, przynajmniej według moich przekonań, że tak to ujmę. Jest to Carbon, Most Wanted i Underground 2. To jedyne chyba trzy części NFS-a, które moim zdaniem największą sprzedawalność. Bestseller. To były bestsellery. No i tak mi się wydaje. U Electronic Arts, jeśli chodzi o NFS-y, także są jedyne trzy części, które mi się najbardziej spodobają. Co prawda Hot Pursuit, z którego też mam serię, do której jest link w karcie. Starszy Need for Speed Hot Pursuit. Więc też mi się nawet spoko w nim gra, w nim jeździ, że tak to ujmę, ale to nie jest to samo co Carbon, czy też Most Wanted, czy Underground 2. O, szajsa, Fiber, tam jest ten Ford GT. O, Perfect Lunch mi wyszedł. Jej! To są dwa razy Ford GT. Słabo. A Ford GT, podejrzewam, żeby to mówiłem już w jakimś materiale. Ford GT to był Ford, który... Fuck. Został wyprodukowany tylko na Thor. Nie miał homologacji na jazdę po ulicach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o osiągi, to Ford GT raczej ma dużo lepsze niż Skyline. Zresztą Skyline to nie jest... to jest samochód cywilny, nie tak? Nie samochód zrobiony na zawody. Nawiło, dawaj. Dobra. Straciłem panowanie przez chwilę, ale udało mi się odzyskać panowanie. Także... Not bad. Także lecimy dalej. Lecimy do Szczecin. Drogo, jeżeli ktoś chce, żebym się wypowiedział na jakiś temat, napiszcie, możecie napisać albo na Discordzie, albo na... W sensie na Discordzie na ogólnej pisalni, albo na Discordzie u mnie na wiadomość prywatną. Ewentualnie jeszcze pod... ten... w komentarzu pod tym filmem. A propos jeszcze pewnych spraw. Chciałem jeszcze zrobić strumykę z Eurotrack Simulatora. Natomiast nie uda mi się to zrobić, ponieważ idiota pewien przez pewien mnie zareportował i nie mam dostępu do Steama.
Jedynie w przyszłym miesiącu będę mógł spróbować odzyskać dostęp do konta. Czemu ty się, gościu, zatrzymałeś? Ten standardowo ktoś coś chce? Jedu takhle tábořit, Škodou Stona Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu. Řádí tam to strašidlo, vystupuje z bážin, žere hlavně pražáky, jmenuje se Jožin. Jožin z bážin, močálem se plíží, Jožin. Mě nekdyvím, když nic chce, začne nekdyvač každý, co chce. A few inches later. Jestli ktoś mi musiał na ty... na końcu wjechać. Surprise, motherfucker! Aureli, Skorpiony mnie atakują. Swoją drogą, linka do kanału Skorpiona, z którym kiedyś nagrywałem. A propos tego, co nagrywałem tą serię, którą macie w karcie. Jeżeli wystarczyło kart, to również dorzucę wam linka do kanału Skorpiona. Gdzie on już od jakiegoś czasu... mimo wszystko chyba jednak nie prowadzi kanału, co prawda... dawno na niego nie zaglądałem. Niemniej jednak ma swój kanał na YouTube i ma kilka materiałów. Robił na zamówienie pewne pliki, intro, outro i tak dalej. No kurde, Neville, miałeś dać się aktywować. W sensie dać aktywować swoją usługę. Jakkolwiek źle to nie zabrzmiało. Ojojojojojoj. Dobra, udało mi się wyjechać ładnie driftem. O, dobra. Neville, do it. Do it. You can do it, Ozzy. Udało mu się. Myślę, że mu się nie uda. Jakby mu się nie udało, to bym go musiał zdeaktywować, a później zwolnić. Także... no, szlak. Von jest Mercedesem. A propos Mercedesa, cały czas w robocie jeździłem Mercedesem, więc... wiem, coś... nie udało ci się, to Neville... jeszcze jedna... jeszcze jeden fail, że tak to ujmę, i będę musiał cię zwolnić. Fach, nie mam nitra. Dobra, zobaczymy, czy ci się uda zepchnąć tego kolesia, który jest mi na ogonie. Motherfucker. Hey Klaus, that will be easy. That will be easy. No nie powiedziałbym, że tak easy. No won! Jak ona ma break śmieszny. Jak odpłynie ten, jak skuter, który nie może odpalić. Fak, tam był skrót? Gruntem na stringsie. Taki skrót to Yumi możesz sobie wsadzić, wiesz gdzie. Taki, potrzebowałbym dużo dużo sensowniejszych skrótów. Skrótem masz na ringie, żeby pojechać skrótem. O fuck, ale mnie wybiło w prawo, nie wiem dlaczego. Oj. Stop it. Federalny pojazd pościgowy, który prawie że został pomieszczony. Został penetration. Penetrację na nim zrobiłem. Silnik. Dobra, boomer humor się załączył. Niestety oni zaczęli nas gonić w pierwszym okrążeniu. To jest dużym problemem. Więc nie wiem, co się powiedzieć, nie pamiętam. Zresztą mnie, bo tak mnie łeb boli, że... też jest to problematyczne. Yumi, nie zatrzymuj się tak na środku. Bo blokujesz ruch. Po drugą muszę zmienić im lakier na ten sam, co ja mam. No bo on jest tym radiowozem. Tak jak mówiłem już nieraz, że mogliby dać takie możliwości zrobienia zniszczeń na przeciwnikach, co jest na radiowozach. Więc to by było... oj fuck, tam był skrunt i wjechałem w świetnik, śmietnik. Słabo. Dlatego ciekawe, że coś stanie, jakby mnie zatrzymali w tym, czy po prostu... pojechałbym dalej, czy co? Nie wiem, choć się domyślam.
No nie, blokuj się, no kurwa. No co to ma być? Hey, what happened? Myślę, że się zablokowałem. No jechać, kurwa. Oh shit, I'm sorry. W ogóle te lampy też zaczęły tracić zasilanie. Nie wiem dlaczego. Już nie wiem o co chodzi. NG, won. Tak już szatanie. No jedź. A nie stajesz na środku, baranie. No the construction site. Nie wiem dlaczego w jakiś głupi sposób się zablokowałem i dlaczego ten samochód, mimo że to jest tuningowany, z kategorii tuningowane, to są... No ma strasznie słabą sterowność. Tak to ujmę. Skyline ma strasznie słabą sterowność. No w końcu ma w sumie w nawiasie, znaczy w nazwie Sky, czyli powietrze. No ale... ja... to nie powód, żeby latać tym samochodem. To mam nadzieję, że ją mi dojedzie do mety jako pierwsza, żeby to obronić. Bo ja raczej nie dogonię ich. Zwłaszcza, że mnie te radiowozy postarane zablokowały. A już za chwilę będę miał piąty, znaczy za chwilę, za jakiś czas będę miał raczej piąty poziom notowań. Już mam nadzieję, że Stefan nie porobił mnie, ale nie porobił z tego co widzę. Bo już stoją za linią mety, także... także jest good. No kurwa, spadać ode mnie. Kurde, ale się władował we mnie? No i tam się mi zniszczyli, kurde, ten możliwość zablokowania tego radiowozu. No fuck, wypadł ode mnie. Kurwa. A few moments later. Kurde, osiągnę poziom piąty. Houston, we have a problem. Later. Tutaj przy tych korwetach już będzie dużo ciężej im uciec. Ponieważ... cross był? Dobrze widziałem? Cross tam jechał? Tak, to jest cross. Mam po raz pierwszy spotkanie z crossem, what the fuck. No nie! Wąt. Federalny pojazd pościgowy, no. Jest, że tamten mnie wyspotował, to jest... zostałem wykryty, to i ten jeden mnie zacznę gonić. Kurwa. Jak cross widzę, że mnie nie odpuści. A! Zabiłem crossa. Nie trafiłem w tamto. Jeszcze raz. Jeszcze raz. What? Tadziu, przestałbyś już. A. Done. You are done. O kurde, tam raz radiowoz. O kurwa. Też żeś wjechał w niego. O kurde. Ej, takie... co to ma być za blokada? Gay party czy co? O kurwa. O kurwa. Nie no, nie wyjadę stąd. Nie ma szans. Nie wyjadę stąd. Nie wyjadę stąd. Jedyny pościg, którego mi się nie udało uciec, to był właśnie ten. Ale jest plus taki, udało mi się poniższożyn zrobić na krosie. Dobra, niech dać został nam pojedynek z szefem, także to zrobimy w następnym materiale. Także, jeżeli wam się materiał spodobał i nie możecie się doczekać kolejnego materiału, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli nie subujecie kanał, to możecie zasubować kanał. Na razie. Cześć.